Dzisiaj chciałem Was zaprosić na bike check mojego roweru do trialu, czyli Echo TI Pro na kołach 26 cali. Zacznijmy od ramy. Baza kół w tej ramie to jest 1085 mm, kąt główki to jest 72 stopnie, mamy tutaj support na wysokości plus 65 mm. Z ciekawostek, rama ma wbudowane napinacze, taperowaną główkę, rury w przednim trójkącie są podwójnie cieniowane. Bardzo ciekawie wygląda rura podsiodłowa. Chociaż dziwnie mówić o rurze podsiodłowej w rowerze, który nie ma siedzenia, ale wygląda to bardzo atrakcyjnie. Ciekawym rozwiązaniem jest element CNC łączący dwa trójkąty i mocowania hamulca. Rama jest na support w systemie hiszpańskim. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o najważniejszą część rowerze, to mamy wszystko. Kolejnym elementem jest karbonowy widelec od Echo. Jest to wersja lekka z mocowaniem Warboard, czyli na hamulce Magura. Jest bardzo lekki, co za tym idzie niezbyt sztywny, ale ja przymykam na to oko. Idąc do góry, mamy kokpit zbudowany na mostku Jitsi o geometrii 150x35. Kierownica karbonowa o szerokości 730 mm. Jest to wersja niższa. Gripy, które tutaj mam, to w zasadzie nie są gripy, tylko owika do rakiet tenisowych, ale bardzo cienka, bardzo dobrze czuć rower przez to. Nie waży zbyt dużo, więc jest to świetne rozwiązanie. Idziemy dalej. Mamy tutaj korby od Echo, długość 170 mm, pedały Echo Urban, mamy rockring też od Echo, świetny wolnobieg tytanowy od Echo, który przez 2 lata dosłownie ani razu nie przeskoczy, więc to jest rzecz, która naprawdę jest niesamowita, jeżeli chodzi o działanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy tutaj support w systemie hiszpańskim, 128 mm, korby na ISIS, łańcuch KNC, z tyłu jest zębatka nakręcana na sztywno, na piastę, 15 zębów. No i jak jesteśmy już z tyłu, to może przejdę właśnie do tylnego koła. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj piastę Echo 135 mm szerokości z nakręcaną zębatką. Dalej szprychy cieniowane, obręcz, też od Echo, bardzo lekka, bardzo fajnie się sprawuje. Pętki, jakie mam w tym rowerze, to bodajże Maxisy, nie wiem która wersja, ale to jest nieistotne. I z tyłu mam oponę Jitsi Reverse, z przodu mam oponę bardzo fajną od Triola, wersja Shift, już nie jest produkowana, ale bardzo fajnie się trzyma ta opona. Obręcz z przodu to samo, czyli Echo, tylko w wersji przedniej, czyli węższej. Tak samo szprychy cieniowane i piasta bez mocowania na tarczę, czyli mamy tutaj hamulce Magury. A jak przy hamulcach jesteśmy, to z przodu mam klamkę Trialtech w wersji Jack Carty, czyli bardzo bogata wersja, ale niezbyt ona mi się spodobała, nie sprawdziła się zbyt dobrze. Uważam, że to co mam z tyłu, czyli zwykły Trialtech, który jest o połowę tańszy, działa dużo przyjemniej, dużo fajniej. A idąc dalej po przewodach dochodzimy do tłoczków od Echo. Na jednym kole i na drugim mam te same tłoczki. Klocki z przodu mam też marki Echo na podkładach aluminiowych. Z tyłu mam klocki TNN czarne, też na podkładach aluminiowych. Świetne klocki. Robią trochę hałasu, ale działają nieziemsko. Co my tu jeszcze mamy? O czym zapomniałem? I to chyba wszystko. Jeżeli coś pominąłem, to możecie dać znać w komentarzach. A ja na dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejny czwartek o godzinie 18. Aua. Mm-hmm.